Kochani moi, przeglądając oferty sklepów muzycznych, można się zagubić w mnogości ofert. Dla każdego coś dobrego. Z każdej dziedziny. Muzyka jazzowa, opera, rock, klasyczna, muzyka ludowa, czy też poezja śpiewana. A jeszcze większy wybór, czy to cały album, czy też jakaś składanka utworów. Czy w serwisie internetowym wyłączyć ten czy inny teledysk polecany przez znajomych? Wszystkich przecież i tak nie dam rady odsłuchać. Często tylko prawdziwi fani, kiedyś nazywano ich znawcami lub melomanami, potrafią odróżnić skarby od plew. Mają tę zdolność, by usłyszeć, co jest dobrze wykonane i nagrane, nowatorskie, co wyznacza nowe kierunki, co warto w końcu mieć. Wielu jest także ludzi, komentatorów, dziennikarzy, polityków, znajomych, którzy próbują się dostać do naszego ucha, do naszego serca, do naszego wnętrza. Wielość tych opinii przytłacza nas, a jak już wsłuchamy się, to nie mamy pewności, czy jest ona dobra, poważna i warta prowadzenia w życie. A może ten ktoś tylko próbuje, posługując się mną, przeprowadzić po raz kolejny swoje sprawy. A może jest zraniony przez kogoś i wylewa teraz swoją złość, opowiadając mi o naszym wspólnym koledze? A może tak naprawdę nie ma nic sensownego do powiedzenia i marnuje czas innych, ale mówi, bo lubi być w centrum zainteresowania. Bracie i siostro, posłuchaj, bo to Bóg przemawia do swojego ludu. Bo to Bóg mówi także do ciebie. On niejednokrotnie przemawiał do swojego ludu. Słyszymy w dzisiejszych czytaniach. Przemawiał przez Mojżesza, przez proroków. Przemawiał w wydarzeniach i prorockich znakach. Jego słowa noszone były na czołach specjalnych zawiniątkach. Aż w końcu przemówił do nas przez swojego Syna, który, jak będziemy jutro słyszeć w święto ofiarowania Pańskiego, stał się światłem na oświecenie pogan i chwałą jego ludu Izraela. Jednak za każdym razem to nie do końca skutkowało. Słowo Boga, nawet to przekazywane bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa, nie odnosiły skutku swego. Zresztą do dzisiaj tak jest. Gdzie jest źródło niepowodzeń Boga w przemawianiu do człowieka? W tym, że Bóg mówi niewyraźnie, z przerwami? Nie, aż nadto. Jego słowa są głośne, klarowne i rozlegają się nieustannie. Czy aby chce tymi słowami zastraszyć lub wcisnąć jakiś wybrakowany towar, jak oszust jakiś na ulicznym bazarze? Nie, są prawdziwe. Nigdy nie pragnął naszego ucisku i nie manipulował nami. A czy może przez swe słowa Jezus chce zmarnować nasz czas? Lecz skąd? Zawsze szanuje nas i mówi: jeśli chcesz. Może trudno wybrać dobre nagranie lub wykonanie spośród wielu na rynku, ależ nieprawda, bowiem każdy może wziąć do ręki Biblię i przeczytać, czego nauczał i co uczynił, i choćby we wspomnianej dziś synagodze powiedział w Kafarnaum. Kochani moi, trzeba nam sobie uświadomić tę prawdę, że trudność w słuchaniu Słowa Bożego leży w nas samych,
naszym wnętrzu. Tak. Trudność w słuchaniu Słowa Bożego i Jego owocności w moim życiu nie leży w grubości Biblii, wielości ksiąg i proroków, nawet w tym, że chrześcijanie są podzieleni, ale w tym, że słysząc głos Boga zatwardzam swoje serce. Czyli po prostu czynię je twardym jak beton, jak stal, by słowo Jezusa nie zmieniło mojego życia. A jeśli nawet, to tylko tak powierzchownie i kosmetycznie. W psalmie powtarzaliśmy: słysząc głos Boga, serc nie zatwardzajcie. A jakże często w moim życiu słyszałem słowo Boga o pocieszeniu wylanym na moje rany, smutek, słabość. Ale dalej w tym trwałem, bo trzeba by zmienić moje myślenie o innych, o sobie. Czy nie słyszałem Chrystusowego pragnienia uwolnienia mnie od złego ducha, to jest od jakichś grzechów, nałogu, grzesznego przyzwyczajenia, które ciągle mnie dręczy i nawet wołałem razem z tym demonem: wiem, kim jesteś, świętym Bożym. Ale wcale nie chciałem zmienić swojego rozkładu dnia, czy posprzątać otoczenia wokół siebie, uporządkować stylu życia, aby było aż nadto. I odrzuciłem to Boże pragnienie obmycia mnie i uzdrowienia. A ileż razy Bóg mówił: wyjdź na pustynię, poświęć choć chwilę na modlitwę w ciszy, a będę mówił do twego serca. A ja nadal byłem zajęty hałasami wokół mnie, wybierałem dźwięki rozmaitego rodzaju, słowa, które nie pozwoliły usłyszeć samego siebie, głosu Bożego we mnie. Czy słowo Boga jest za trudne? Boż nie. Nie jest bardzo łatwe, tylko mi trzeba, jak dziecku, rzucić się w jego ramiona. Trzeba tylko zostawić swe uprzedzenia i lęki przed miłością, które niosą w nasze życie pustkę. Przedziadę siedział w pociągu, siedział jedynie stary ksiądz, który odmawiał bremiarz. Na jednej ze stacji wszedł młody chłopak o zaniedbanym wyglądzie. Włosy miał długie, dżinsy strasznie brudne, a buty poślepione. Z kieszeni wystawała mu gazeta zdecydowanie laicka i antykościelna. Kapłan ogarnął młodzieńca długim i wymownym spojrzeniem pełnym dezaprobaty. Chłopak usiadł i zaczął czytać swoją gazetę. A w pewnym czasie podniósł głowę i spytał: przepraszam księdza, co to jest depresja? To świetna okazja, by wygłosić mu kazanko, pomyślał ksiądz i głośno powiedział: depresja. Depresja jest straszną chorobą, na którą zapadają osoby żyjące niewłaściwie, bez programu dnia, bez ideałów, ulegające różnym nałogom i nie pamiętające o tym, że jest ktoś, kto nas widzi i będzie nas kiedyś sądził. Chłopak słuchał tych słów z zaciekawieniem, ale również z pewnym lękiem. Aha, powiedział wreszcie, bo tu w gazecie napisano, że papież cierpi na depresję. Moi drodzy, można słuchać kogoś, wcale nie będąc gotowym na jego słowo, które do mnie kieruje. Z powodu rozmaitych uprzedzeń, jakiejś swojej złości, może czasem chęci zmiany jego postępowania.
I okazuje się, że popełniamy błąd, stajemy się śmieszni. Czyniąc nasze serca twardym, wprowadzamy się w jeszcze większe kłopoty, bo pragniemy przecież szczerości i miłosierdzia, ale odrzucając je, tracimy coraz bardziej wrażliwość na dobro i prawdę. Przestajemy słyszeć i widzieć, że Bóg jest zupełnie inny niż sobie wyobrażaliśmy oraz, że całkowite pójście za Nim nie jest wysiłkiem ponad moje siły. Uciekając przed Słowem Bożym, w gruncie rzeczy przed nawróceniem i Bożym miłosierdziem, jeszcze bardziej utwierdzam się jedynie w swoich planach na moje życie, które przynoszą mi coraz większy smutek i zwątpienie. Co zatem czynić? Nie muszę tak żyć, by w swojej codzienności uciekać przed Bożym Słowem. Wydzielając Bogu tylko skromną minutkę z mojego planu dnia i pozwalając, by choćby ta codzienna, codzienna Ewangelia spłynęła po mnie jak woda po kamieniu. Przeciwnie, mogę w czasie mojego pacierza przypomnieć sobie Słowo Boga, które już dobrze znam wyuczonych w postaci modlitw, jak Ojcze Nasz, zdrowaś Mario. I na zakończenie tej modlitwy powtarzać wybrany fragment, ten sam, przez kilka czy kilkanaście dni. I wtedy zdziwisz się, jak wiele owoców przyniesie codzienne, świadome powtarzanie, najpierw w modlitwie porannej i wieczornej, a potem może i w ciągu dnia, słów na przykład: bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. A Duch Święty pokaże Ci, gdzie jest siła do codziennego pełnienia Jego woli. Można powtarzać inne fragmenty, dobrze przecież nam znane, na przykład: pójdź za mną. I ze zdumieniem odkryjesz, jak pośród otaczającego Cię hałasu głos Jezusa jest coraz bardziej słyszalny i kieruje Cię w Jego ślady. Możesz wracać do niedzielnej Ewangelii w ciągu tygodnia. Łatwo znaleźć te fragmenty w prasie katolickiej czy w internecie. I dobra nowina będzie drążyła twardy kamień Twojego serca i przyniesie obfity owoc w Twoim życiu. A przecież o to chodzi. Czy tak trudno się na to zdecydować i wprowadzić to w życie? Czyżby tak wiele hałasu, różnych głosów było wokół Ciebie? Czyżby tak wielu ludzi w Twoim otoczeniu ze swymi natrętnymi propozycjami? Może i tak. Ty jednak pozwól Bogu do Twego serca mówić, nie czyń otwarty. Ty jednak wieść o Chrystusie w ten sposób rozeszła się po całej okolicznej krainie galilejskiej, to znaczy po całym Twoim środowisku, w którym żyjesz. A tak, w ten sposób Jego Słowo właśnie pragnie rozlegać się w Twoim życiu i przynieść obfity owoc w postaci miłości, pokoju, dobra, pięknego Twojego życia. Oby tak się stało. Amen.